dane czy cechy ogólnej budowy ciała. Właściwie zresztą, czyli zliczenie cech na podstawie gamet, czyli myślę, że to powinno być w gimnazjum. I teraz właśnie dochodzimy do tej płci hormonalnej. No i jaką możemy wyróżnić pierwszą różnicę pomiędzy hormonalną strukturą mężczyzny, a strukturą kobiety? Otóż, posłużę się przykładem do sztuki. Sztukę, taką metaforą, jest studnia i drzewo. Mężczyzna jest przedstawiany jako drzewo, a kobieta jest przedstawiana jako studnia. I wynika z swojej tak. I chodzi tu generalnie o to, że studnia jest to symbol czegoś, co jest tajemnicze, niezgłębione, niebezpieczne, można to wpłacić i nie wydostać. A z kolei drzewo jest przykładem tej statyczności. Najczęściej to drzewo i studnia jest stosowane tak bliżej, w takim zbliżeniu, wtedy studnia stoi w cieniu drzewa i osłania. I ten motyw w sztuce z tego, co nie wiadomo, jest bardzo popularny i bierze się to mniej więcej faktycznie z budowy hormonalnej kobiety i mężczyzny. Otóż to, co tam powiedział, to kobieta ma budowę, ma cykliczny proces hormonalny, a mężczyzna ma taki proces stały. U kobiety jest to uwarunkowane, wiadomo, cyklem rozrodczym, który u mężczyzn jest stały, po prostu komórki rozrodcze to pompowane są stałe, a i są pompowane w dużych ilościach. Natomiast kobieta jest stale na jakość i te komórki są produkowane rzadko, produkowane są w mniejszych ilościach. I też podobnie proces ciąży też musi być uwarunkowany dużą ilością hormonów pracujących w odpowiednim tego. No i z czym to się wiąże? No, kto z was mieszka w domu z kobietą? Zauważacie, co się dzieje w domu co miesiąc. Czy na przykład jest takiego, że to są około 20... Ręka przychodzi! Wiadomo, u kobiety jest tylko miesiączowy i hormony mają duży wpływ na matkę i młody mężczyzna zostawia taką sinusoidę na stronę i to przegrywa. Tak, bo uśmiech! A mężczyzny... Chyba ta jest mała. Więc jest to kolejna różnica. Nie zależy od uwagi depresji. Depresji? W porządku. Możemy rozwiązać kobietę z depresją. Nie, to inaczej będzie. To ja narysuję lepiej. Depresja można dodać na depresję epizodyczną i depresję przewlekłe. Depresję epizodyczną od każda, bo która trwa krócej niż 2 lata. To jest albino. Możemy to powiedzieć. Już panu wiedzieć, że trzeba się na tym przytrzymać. Dobrze. Ta różnica w płci męskiej, w płci mózgu tak zwanej, no kobiety wyróżniają płeć mózgu. Płeć mózgu polega na tym, że mężczyźni posiadają cechy żeńskie w swoim mózgu, bo no, to ludzie są normalnie budowani. Oczywiście zdarzają się ludzie takie sytuacje, że to anatomicznie ludzie budowani, ale mężczyźni mogą posiadać cechy żeńskie w swoim mózgu, a kobiety cechy męskie. I na przykład u kobiet można zauważyć rozwój bardziej nastawienia na półkulę prawą, co odpowiada za myślenie twórcze, jakieś takie aspiracje. Jeśli spojrzymy na kobietę i mężczyznę, to procesy myślane w procesie ruchu. Jeśli mamy prawo w ogóle, to nie jest jakiś artyzm, nie jest jakaś kreatywność. A programowanie obiektowe? A programowanie obiektowe to jest zdecydowanie logika i to w ogóle bliżej. Logika. Jakaś nie wiem, zdolności matematyczne, analityczne. A no nie. I w takim wypadku są odpowiednie testy, które pozwalają stwierdzić mniej więcej, jaką płeć mózgu posiada dany człowiek. Oczywiście no, też jak mamy do czynienia ze wszelkimi zboczeniami na tle seksualnym, no to wiadomo, że na przykład homoseksualiści przejmują trochę cech mózgowych istot z heteroseksualnych płci przeciwnie. Dobrze. I co do tej płci, myślę, że to jest tyle, co powinniście wiedzieć. Co chcielibyście jeszcze wiedzieć? Jakie ty płci jesteś? Jedyne? Jeszcze krzyżyk dał do ręki. Dobrze. Możemy, skoro macie już karteczki, to byśmy przygotowali jakieś zadanie. Może Paweł tak powiedzieć. Może zrobimy jakiś prosty test. Ciążały. Nie. Nie. To nie przekropieniamy metodą, żeby pokazać właściwie nic.
Więc próbuję coś pokazać, może... Pustą kartkę może, o! Dobra, zróbmy takie pytanie. Każdy chce zadać swoje pytania. Tak, jedynka, dwójka, trójka. Zrobić tutaj pomysł na nasze pytania. I każde pytanie odpowiadamy od 0 do 6, gdzie 0 oznacza wcale, że nie zgadzam, a 6 oznacza zgadzam się w 100%. To jest taki cały nic nie zarządzający przychody. Czyli dobry. I odpowiadamy tutaj kolejne pytania. Na przykład, czy uważasz, że pytanie, uwaga, to jest pierwsze pytanie, nie przepisujcie go, tylko to jest oczywiście odpowiedź, bo w skali 0 do 6, czy tej czwarte. Czy uważasz, że wykazujesz te karty styczne? Gugopis mi nie pisze. Czekaj, czy każdy już pytanie? Tak. Dobrze, zacznijmy drugie. Czy masz problemy z zadaniami z matematyki? 100%. A to wtedy 100% znaczy, że mam, czy nie? A 6 to jak to na przykład? 6 to, że masz problemy. Ale takie, że nic nie umiem? No nic, kompletnie. No to po jakoś... No to ty weź mi okres, bo ja tak... 4+, 4,5. No przypadaj, no. Dobra, jeszcze... 1. A jakie było pytanie? Już wiem. I trzecie pytanie, czy Rosji jest fajnie? Czy zdarza się, że mówią na ciebie tygeju? Dziewczyny, to pytanie to mijają ci, którzy tutaj trzy, żeby nie zabrać wyników. To dobra. Możesz to wyjeść, no to do dziewczyny lesbijko nie odnoszę się. I teraz sumujemy wszystkie te wyniki, otrzymujemy jako średni punktowy. Dzielimy go przez 18. No żyjemy przez pi do kwadratu, wychodzi o to. I to razy 100%. I to powinno wam mniej więcej przybliżyć podać, jak bardzo procentowo jesteście zbliżeni do strony żeńskiej. I porównajcie, czy są chłopcy, którzy mają powyżej 50% i czy są dziewczyny, które mają poniżej 50%. 18, to będzie. Dobrze, to na koniec może powiem taką anegdotkę, bo przychodzi niestety, to jest taki moim zadaniem, że zajęcie już trudno. Ale to jest bardzo zmieniona funkcja, to opowiem anegdotę, która pochodzi z książki Antonego de Maison. Ja jestem 112. I ale wygląda tak brzmi na tym, polega na tym, że ten chłopiec na lekcji zamiast stać się tym, co przechodził kawałek plasteliny i zaczął się stać. Na przykład ty. I zapytany, co tam masz, co tam się powiedział, mam kawałek z jego buta. A co z niego leci? Leci z niego nauczyciela. No to w takim wypadku został wysłany jeszcze na wstępę do dyrektora. Do dyrektora, przypuśćmy, płci nieokreślonej. I dyrektor pyta, co tam masz? Mam kawałek krowiego gówna. Co z niego lepisz? Lecił z niego dyrektora. No w takim wypadku dyrektor wiedzy, że osoba ta powinna skorzystać z pomocy psychologicznej. Generalnie, jeśli w szkole ktoś uważa, że ktoś jest niepoprawny i nie znacie, co trzeba go logę do psychologa. No, i taki uczeń został wysłany do psychologa, przychodzi do psychologa, a psycholog jest wstany i wypada, i mówi, co, pewnie masz tu kawałek krowiego gówna. Tak. I co, pewnie lepiej z niego psychologa. Nie, nie mam wystarczającej ilości krowiego gówna.